używam. Na czym oszczędza? Co pan polecił ludziom? Nie ma oszczędzania. Tak, jest prąd, woda, gaz, po 50%. Nie ma też na czym oszczędzić. Nie da się już. Wszystko jest drenaż kieszeni. Drenaż kieszeni. Jeszcze były te upały i tak dalej, jeszcze się maczało światło i tak dalej. Zaraz zima przyjdzie, trzeba opał kupić, światło trzeba włączyć. Ale my w bloku mieszkamy i wszystko podwyższają bez przerwy. Tak samo podwyszają, tak? No, także. Nie jest tak kolorowo, jak w mediach mówią, nie. Różne kanały inaczej mówią, po prostu co dziennik to jest inaczej. I pan nie, prawda, nie. Prawda jest trzy prawdy. A który rząd lepszy, ten czy poprzedni? Poprzedni. Poprzedni. Dla emerytów poprzedni. A jak u pani powinien to wyglądać? Według pani, te emerytury były godne. Co trzeba by zrobić? To samo, podwyższyć. Tylko podwyższyć. Tylko podwyższyć. I jak teraz według pani, żeby żyć godnie? No jak mąż mówi, prawie że tyle. Da się na czymś oszczędzać? Nie. Nie ma nic, wszystko drogo. Wszystko drogo. A jeżeli chodzi o jedzenie, o inne rzeczy, to drogo. 3000 powiedzmy, 4 tak standardowo, to dasz tak na jakiś czas, wakacje, takie rzeczy? Czy... No, nie, można tak. Pomarzyć tylko. No są ludzie, co oszczędzają, przykładowo na rok pojeździ raz na wczas, na, gram, to... na 2 tygodnie na maksa, znaczy tam 10 dni. Jak nagram, to się mówią, że oszczędzam, nie wiem, na ubraniach na przykład. No, nie ma. Nie jedzą, mówią, albo że się cieszą światło, przy telewizorze żyją. Ubrania to się musi jako żyć, nie musi się kupować. Ale ja bym przykładowo musiał ważyć 40 kg na to. Ja musiał się zacząć na jedzenie. Nie wygrać wodę i gaz, ale co dalej? To teraz ta zima będzie chyba przewalona, tak powiem brzydko. A, tak. To jest jak już się 1000, tak? No. Co rząd to gorzej i tyle. Także... A, właśnie 14 emerytura pomaga coś czy nic? No, ale okrojona jest. Okrojona właśnie. Duża różnica będzie teraz, jak pan... No panie, bułkę, jak dostał bułkę, to się cieszył. Ja? Po wojnie do komunii szedłem. Jak to wyglądało? Jak się stawało? To mi... Mama mi bułkę dała. Na prezent, no. Czy to wszystko na pokaz? Na przykład ktoś na daje w rodzinie 2000, to ja muszę dać 3, później 4. Na pokaz, proszę pana, idzie wszystko. Jeden przez drugiego. Polak zawsze to na pokaz robi. Panie, a jak dojdzie trochę do pieniędzy, to myśli, nie wie czym on jest, proszę pana. No i on wtedy się pyśni, pokazuje, co on jest. Mowy o tym, no panie, bułkę, jak dostał bułkę, to się cieszył. No później ludzie dostawali, powiedzmy, rower, łańcuszek w późniejszych latach i wystarczało im to i się cieszyli. A czemu teraz nie mogą? Tak, wiem. Ani rodzice, ani chrześci, nikogo nie było w kościele. W kościele nikogo nie było, tylko dzieci same. I to wszystko. Nie było prezentów takich większych jakichś w tamtych czasach po wojnie? No bo skąd? Nie ma. Mentalność ludzi się zmieniła według pana, tak mniej sobie pomagają? Zauważył pan sąsiadowi czy ogólnie na ulicy? Czy... Proszę pana. Nie są ludzie otwarci? Tutaj, wie pan, te drzewa takie wielkie zostają. Tak. To myśmy to sadzili. Tutaj żeśmy się wprowadzili. Jak urosło, a teraz, proszę pana, w klatce się jest. Nie znam ludzi. Idzie, przechodzi, jak nie wiadomo kto to jest, no nie wiadomo czy on tu mieszka, czy nie mieszka.